Cześć wszystkim i witam po krótkiej przerwie. Ja jestem Mr. Hyde, mam przyjemność prowadzić kanał We Are Crypto i mam nadzieję, że nowa sceneria, tak jak widać na tym kanale, Wam przypadnie do gustu. Także nie przedłużając, zapraszam do odcinka. Rejestrując się na giełdzie Prime XBT i podając kod WEARCRYPTO50 otrzymasz 50% bonusu do pierwszego depozytu na giełdzie Prime XBT. Myślę, że jest to bardzo fajna promocja, więc jeżeli coś takiego Ciebie interesuje, link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam do moich kanałów na Telegramie i Discordzie, gdzie w pierwszej kolejności dzielę się wiedzą z moimi widzami, gdzie będziesz miał możliwość porozmawiania, podyskutowania, gdzie znajdziesz liczne instrukcje właśnie na temat kryptowalut, a dlatego nie może Ciebie tam zabraknąć. Linki w opisie tego filmu. Słuchajcie, na pierwszy plan idzie dzisiaj MintDAO. Dzisiaj mieliśmy premierę tokena Mint. Nie wiem, czy wiecie, ale w projekt MintDAO jestem zaangażowany od samego początku i to, co skłoniło mnie do przyłączenia się do tego projektu, było właśnie to, że MintDAO rozwiązuje bardzo znaczący problem na rynku kryptowalut, mianowicie brak użyteczności tokenów NFT. Czyli zwróćcie uwagę, że często tokeny NFT nie mają żadnego tak naprawdę racjonalnego znaczenia. Jest to zwykły JPEG, obrazek czy coś równie dziwnego. Niektórzy nazywają to sztuką, ale moim zdaniem kupowanie czegoś za dziesiątki tysięcy dolarów, czegoś, co jest tylko zwykłym obrazkiem, nie ma żadnej wartości, nie ma żadnej użyteczności, mija się troszeczkę z celem. MintDAO rozwiązuje ten problem tak naprawdę u podstaw. Dlaczego? Tworzy NFT dla innych projektów na zasadach B2B, tworząc je właśnie z wbudowanym utility. W zależności od tego, jaki projekt rozmawia z MintDAO, do danego projektu jest dostosowywane utility, czyli jest produkt szyty na miarę. Tak jak wiecie, MintDAO już ma za sobą kolekcję robotów, awatarów dla RoboHero. W drodze jest kolekcja amuletów dla Space Cartels. To nie jest żadną tajemnicą. Myślę, że już większość z Was o tym wie, śledząc i obserwując te projekty. Być może część z Was jest też na whiteliście do tej kolekcji NFT. Ale właśnie to, co wyróżnia MintDAO w odróżnieniu od innych różnych projektów, to że w MintDAO te NFT-ki z założenia coś robią. Czy to generują zysk, czy to umożliwiają tworzenie innych NFT-ków, czy to dają jakiś utility na przykład w grze. W zależności oczywiście od projektów, przykładów mogę mnożyć tutaj w nieskończoność, ale każdy NFT-k coś robi. I to jest bardzo znacząca rzecz właśnie na rynku NFT. MintDAO tworzy po prostu NFT 2.0. Dzisiaj jesteśmy już po premierze tokena Mint, premierze tokena, który jest tokenem governance w MintDAO, tak jak sama nazwa wskazuje, DAO, zdecentralizowana autonomiczna organizacja. I to, co jest istotne w całym MintDAO, jest to, że tak jak powiedziałem wcześniej, MintDAO tworzy kolekcję NFT dla innych firm, dla innych projektów. Tak? Jest to po prostu relacja business to business. Ale z racji tego, że to jest DAO, token Mint ma tą użyteczność, że stakeując tokeny Mint, macie możliwość dual rewards. Macie możliwość pozyskiwania nagród w postaci tokena Mint i w postaci UST, które płyną z sprzedanych po prostu kolekcji przez MintDAO. Tak? Czyli jeżeli MintDAO stworzy, pomoże stworzyć lub samo stworzy kolekcję, część zysków wchodzi do Treasury i w momencie, gdy jesteście stakerami tokena Mint, również partycypujecie w nagrodach w postaci UST, właśnie, które pochodzą ze sprzedanych kolekcji. Myślę, że to jest bardzo ciekawy trend, bardzo ciekawy model i też uważam, że jeszcze przez wielu niedoceniany. Oczywiście wraz z rozwojem projektu, jeżeli kolekcje będą sprzedawane, jeżeli kolekcji będzie coraz więcej, my również jako stakerzy, jako użytkownicy będziemy zarabiać coraz więcej. Myślę, że to model bardzo, bardzo ciekawy, jeszcze do tej pory mało praktykowany. I tutaj jest to na pewno coś ciekawego, nad czym warto się pochylić. Tytułem przerywnika, jeśli chodzi o projekty, co w ogóle dzieje się na rynku Bitcoina, co pokazują wykresy, w jakim kierunku obecnie idziemy. No śmiało mogę powiedzieć, że obecnie w żadnym. Niektórzy nawet się śmieją, że mamy trend kangura, bo nie jest to ani trend byka, ani trend niedźwiedzia. Odbijamy się góra-dół niczym kangur, więc czyżby powstał nam nowy indykator?
Cóż, zobaczymy. Słuchajcie, ewidentnie mamy konsolidację. Konsolidację, która trwa już jakiś czas i w którymś momencie musi nastąpić odbicie. Pytanie tylko, czy w górę, czy w dół. Zwróćcie uwagę, że przed wojną, która ma obecnie miejsce, pokazywałem Wam indykator, który nazywał się Buy the Invasion. Buy the Invasion. Kupuj inwazję, tak? Wtedy jeszcze nie zakładałem, że ta wojna wybuchnie, aczkolwiek też tego nie wykluczałem. Stawiałem na to jakieś 10%. Niestety te 10% okazało się prawdą. I zwróćcie uwagę, jak zachowywały się wykresy. No właśnie, najpierw był dump, a później, i teraz w momencie, jeżeli ktoś kupił na tym dumpie, na Buy the Invasion, w tym momencie okazywało się, że była to bardzo ciekawa okazja do zakupu, bo wszystko tak naprawdę wybiło, łącznie z Bitcoinem, który napędzał cały rynek. Polecieliśmy w pewnym momencie aż do 45 tysięcy dolarów. Później było wyhamowanie, spadek, spadamy dalej, tak? Odbijamy się w trendzie kangura, w trendzie bocznym, ale zwróćcie uwagę, że wtedy na po prostu zakup na dźwięk dział było to bardzo dobra okazja do zakupu. Oczywiście tutaj nie chcę wchodzić w aspekty polityczne, militarne i tak dalej, ale z punktu widzenia po prostu tradera, z punktu widzenia wykresów, dało się po prostu na tym zarobić. Jak będzie dalej? Się okaże. Wchodzimy w bardzo ciekawy, akurat negatywnie, okres na rynku, który może się przerodzić w stagflację, więc to jest coś, czego myślę, że wielu z nas się nie spodziewało, a może się spodziewało, ale coś, co na pewno nie jest przyjemnym okresem. Może mieć to po prostu bardzo, bardzo złe skutki dla naszego portfela, więc uważajcie, jak tak naprawdę kryptowaluty się zachowają. Tego jeszcze nie wynik, bo krypto nie miały takiego prawdziwego stres testu, który być może właśnie nadciąga. Ja osobiście uważam, że skoro wydarzenia militarne, wojna, nie zbiły Bitcoina do 20 tysięcy dolarów i nie zbiły innych krypto razem z nim, skoro nie mieliśmy jakichś naprawdę mega, 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 mega spadków, to być może właśnie jesteśmy na dnie, tak? Albo na dnie już byliśmy przed nagraniem tego odcinka, gdzie dno było na poziomie 33 tysięcy. To prawdopodobnie będziemy wiedzieli z czasem, ale zwróćcie uwagę, że bardzo wiele na to wskazuje. Dzisiaj zostało zatwierdzone to, co teraz widzicie, czyli że w skrócie nie będzie banu dla Proof of Work, nie będzie to banowane, nie będzie to w żaden sposób blokowane, co jest oczywiście informacją bardzo byczą, która może zaowocować po prostu na rynku za jakiś czas. Osobiście uważam, że jeżeli ta wojna się zakończy, a kiedyś ona się zakończy, nieważne czy to będzie trwało pół roku, rok czy kilka lat, wówczas możemy mieć moment euforii, możemy mieć moment, który znowu napędzi rynek. Oby potrwało to jak najkrócej, aby się zakończyła ta wojna jak najszybciej, bo myślę, że nie jest ona nikomu potrzebna. I tym zakończę. Słuchajcie, temat, który chciałem jeszcze na szybko poruszyć, coś, co wpadło mi w ręce w ostatnim czasie, jest to Star Heroes. Myślę, że już znacie ten projekt, znacie tą nazwę. Jest to projekt z stajni, z ekosystemu Startery. Jest to gra, która, właściwie będzie to gra, bo ona jeszcze nie funkcjonuje, która zwróciła szczególnie moją uwagę i na ten temat poświęcę Wam oddzielny materiał, ale już teraz mogę powiedzieć, zwróćcie sobie na to uwagę, bo to jest coś naprawdę interesującego. Okej, myślę, że tym przyjemnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzu, jak widzicie powrót gościa w masce właśnie w takiej odsłonie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli wyrazicie swoją opinię, a tymczasem się z Wami żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka.